Jak twierdzą politycy Prawa i Sprawiedliwości na czele z Jarosławem Kaczyńskim, jest to budżet wyborczy. Wyborczy, czyli nie tnie się wydatków, żeby nie zniechęcić wyborców do poparcia odpowiedniego kandydata. Za to jest ogromny deficyt. Proszę posłuchać, jak podsumował to Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości w czasie debaty. Marszałku, Wysoka Izbo, Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o odrzucenie projektu budżetu w pierwszym czytaniu. Chcieliśmy głosować za tym budżetem, ale niestety rząd przedłożył budżet nierealistyczny, podparty kreatywną księgowością i budżet wyborczy. Za takim budżetem głosować nie możemy. Proszę państwa, nie możemy głosować za budżetem, którego deficyt stanowi 1/3 wydatków budżetowych. Na każdy wydatek budżetowy państwo chcecie pożyczyć pieniądze. Nigdy po 1989 roku takiego projektu budżetu nie było. Po drugie, chcecie państwo, doprowadzić do sytuacji, w której deficyt stanowi aż 50% dochodów budżetowych. Nigdy po 1989 roku takiego budżetu nie było. I wreszcie, proszę państwa, po trzecie, państwo prezentują budżet z załamującymi się dochodami budżetowymi. Widać to już po tegorocznym budżecie. Za chwilę minister finansów przyniesie projekt nowelizacji pokazujący, że zabraknie 40 miliardów dochodów budżetowych. Dziękuję, panie pośle. Nie miliard dwa, 40. Proszę państwa, to jest charakterystyka waszych rządów. Rządzicie, nie ma pieniędzy. Dziękuję, panie pośle. No tak, nie ma pieniędzy, wielka dziura w Narodowym Funduszu Zdrowia, obniżenie ściągalności podatków, alarmują związki zawodowe w Krajowej Administracji Skarbowej, że spadają dochody, że kwestia na przykład wprowadzenia warunku, że należy uprzedzać o kontrolach, spowodowała, że ci, którzy mają coś na sumieniu, zwijają firmy i nie można ich skontrolować ani ukarać. Ale także jest zwiększona o 100% liczba tak zwanych lewych faktur w porównaniu z ubiegłym rokiem, więc nic dziwnego, że te wpływy do budżetu państwa są malejące, a tym bardziej, że jednak oszczędza się w dużej mierze na tych wydatkach socjalnych. 14. emerytura niższa o 900 zł niż w ubiegłym roku, zapowiada się być może po wyborach prezydenckich, oczywiście jeżeli koalicja 13 grudnia te wybory wygra, zapowiada się cięcie tych wszystkich socjalnych przywilejów, tych wszystkich, właściwie trudno mówić o przywilejach, bo to było wspomożenie rodzin, które pozwoliło im odzyskać godność, pozwoliło im wysłać po raz pierwszy raz w życiu dzieci na wakacje, pozwoliło im rzeczywiście jakoś planować swoje wydatki tak, żeby nie martwić się, czy starczy do wypłaty, albo czy po prostu będzie praca, która przyniesie jakieś dochody. Wiele obietnic, które były przekazywane w kampanii wyborczej 2023 roku do parlamentu, oczywiście okazało się czczymi obietnicami.